XXI wieku studenci, naukowcy, ale także szeroka publiczność bibliotek oczekuje pełnej, łatwo dostępnej i dobrej jakości informacji o zbiorach, a także dostępu do samych zbiorów w wersji cyfrowej. Wszystkie biblioteki te działania właśnie na co dzień wykonują. Dostarczają informacje o zbiorach, budując swoje katalogi, a także digitalizują swoje zbiory, udostępniając pełne teksty w bibliotekach cyfrowych. Wszystkie te działania, zarówno wzbogacanie informacji o zbiorach, jak i udostępnianie pełnych tekstów, wykonujemy znacznie intensywniej, szybciej, pełniej, więcej. Stąd pomysł nazwania projektu NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej. Katalog centralny NUKAT to baza, która dostarcza szybkie informacje o zbiorach ponad 100 polskich bibliotek naukowych. Codziennie przybywa w niej około 1000 nowych opisów publikacji katalogowanych i udostępnianych przez biblioteki. W ramach projektu przeprowadzamy scalanie zawartości katalogów lokalnych z bazą NUKAT, to znaczy dodajemy do bazy NUKAT opisy publikacji, które były dotąd dostępne wyłącznie w katalogach poszczególnych bibliotek. Dzięki scalaniu w bazie NUKAT użytkownicy będą mogli znaleźć jeszcze więcej informacji o zbiorach bibliotek. Wiele cennych zbiorów bibliotek ukrytych jest w katalogach szufladkowych, na kartach katalogowych. W ramach projektu NUKAT prawie 2000 rekordów bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych zostało wprowadzone do katalogu centralnego NUKAT. Większość z tych tytułów to czasopisma XIX-wieczne, stare, szczególnie cenne. Teraz mają Państwo dostęp do czasopism nie tylko w gmachu biblioteki, ale z dowolnego komputera. W ramach projektu poddaliśmy digitalizacji czasopisma XIX-wieczne, najbardziej poszukiwane tytuły, najbardziej wartościowe dla badaczy, również te, których stan zachowania groził ich całkowitym zniszczeniem. Czasopisma zostały poddane procesowi OCR, także są przeszukiwalne dla systemu, zostało wykonane 3 miliony skanów, kilkaset tytułów zostanie wkrótce udostępnionych wszystkim, którzy mają dostęp do sieci internetu. Ważnym elementem naszego projektu było unowocześnienie mechanizmów i sprzętu, dzięki którym działa KARO, Katalog Rozproszony Polskich Bibliotek. Stanowi on uzupełnienie NUKAT-u. Jeżeli nie znajdujemy czegoś w katalogu centralnym, należy skierować podobne zapytanie do KARO. Dzięki projektowi KARO działa szybciej, wydajniej i poprawniej. W projekcie NUKAT Autostrada Informacji Cyfrowej mamy do czynienia z ciężką, benedyktyńską pracą wielu dziesiątek bibliotekarzy, która jest dla końcowego użytkownika informacji niewidoczna i może nawet nie do końca uświadamiana. Chodzi nam o osiągnięcie takiego efektu końcowego, żeby człowiek siadający ze swoim laptopem czy innym urządzeniem mobilnym, gdziekolwiek, miał nieograniczony czasowo dostęp do informacji o zbiorach i do samych zbiorów dla wszystkich zainteresowanych.